Cześć wszystkim! Znowu Płonie 7, dalszy ciąg Tyranii. Dobra, w poprzednim odcinku porozmawialiśmy tutaj wszystkimi w sądzie Tunona, tym samym z Tunonem. Graven Ash Protect. Dzisiaj idziemy sobie do jak to się nazywało? Do rozstajów Letiany. I będziemy się chcieli dostać do tej wieży. Cokolwiek nam to umożliwi. Zasadzka! Grupa najemników ze Spiżowego Bractwa blokuje drogę do rozstajów Letiany. No okej. Okay. Pora się troszkę porozciągać. Ostatnio troszkę za dużo rozmawialiśmy. Pora to naprawić. Porozmawiamy z tymi rozbójnikami w języku brązu i żelaza. Siema, czy to wy blokujecie drogę? Wellby. Stojąc przed tobą wysoka kobieta, rozgląda się po okolicy z niewielkiego wzniesienia. Witaj na żelaznym szlaku, stanowicielu Tuona. Nazywam się Wellby. Pierwszy topór Spiżowego Bractwa. Choć nie jestem pewna, czy ma to jeszcze jakiekolwiek znaczenie. Nieważne, nie powinnam obciążać się swoimi problemami. Doceniam to, że przyszedłeś do mnie przed rozmową z Retemonem, ale musisz być bardziej ostrożny. Ostatnio jest wyjątkowo drażliwy i jeśli cokolwiek uzna za zniewagę, możesz mieć kłopoty. Ostrożnie dobieraj słowa w jego towarzystwie. Czym mogę ci służyć? Okej, Spiżowe Bractwo. Chyba wcześniej jeszcze nie mieliśmy z nimi reputacji. W jaki sposób rozmowa z tobą mogłaby urazić Retemona? Zdecydowałeś się porozmawiać z pierwszym toporem, zanim poszedłeś do pierwszego brata. Udałeś się do ochroniarza przed przywództwą. Co może to oznaczać, jeżeli nie spisek i zdradę? Wiem, że nie powinnam tego mówić, ale chcę cię tylko ostrzec. Postępuj z Retemonem ostrożnie. Powiedz mi o Spiżowym Bractwie. Jesteśmy najemnikami. Tak po prostu. Nie zamierzam udawać, że chodzi o coś więcej. To prawda, że w ostatnich latach wiedliśmy nieco bardziej osiadły żywot niż typowa banda, ale to nie zmienia faktu, że nasze usługi można kupić za odpowiednią cenę. Oboje doskonale wiemy, że jedyne, co zapewniło hegemonowi naszą lojalność, gdy zwróciły swoje oczy ku rozstajom, to pierścienie, które otrzymaliśmy od głosów. Nawet jeśli w ramach podziękowania zostaliśmy wyrzuceni z naszych domostw. Nie żebym z tego powodu miała coś przeciwko tobie. Gdy podejmuję decyzję, zawsze znajdzie się ktoś, kto musi za nie zapłacić. Mam tylko nadzieję, że zdajesz sobie sprawę, że nie każdemu sprawia to przyjemność. Retemon będzie wciskał ci bajki o naszych długich i szlachetnych tradycjach, jakbyśmy byli jakimiś altruistycznymi świętymi, którzy nigdy nie robią nic złego, ale ta gadka jest równie stara i śmierdząca jak włosy na ogonie sędziwego wodza zwierzęcego. Nie rozumiecie źle. Nie zamierzam przyjmować zleceń, które mi nie leżą, ale pierścień to pierścień. Pójdę tam, gdzie poprowadzą mnie pieniądze. Zgadzam się z Retemonem co do jednego. Wykonaliśmy zlecenie dla hegemona, ale nie zostaliśmy potraktowani uczciwie. Bractwo jest silne i licznie. Będziemy walczyć do ostatniego żołnierza. Po prostu nie zgadzam się z jego metodami. Co znaczy być pierwszym toporem? Sama bym chciała wiedzieć, stanowicielu. Pierwszy topór chroni pierwszego brata i konsultuje się z nim. Mam być doradcą Retemona, jego powiernikiem i strażnikiem. Ostatnio zachowuje się nieprzewidywalnie, jak paranoik i maniak, nikomu nie ufa. Jako pierwszy topór mam obowiązek chronić pierwszego brata, ale przysięgałam też, że będę stawać w obronie bractwa. Jeżeli oznacza, że trzeba będzie obalić Retemona, to trudno. W tej chwili ma zbyt wielu popleczników w rozstajach Letiany, żebym mogła mu się przeciwstawić. Jak myślisz, co się stało z Retemonem? Jeśli mam być szczera, to nie znam przyczyny. Stres związany z dowodzeniem? Bitwy stoczone z siłami hegemona? Noc spędzone w starych murach? Z pewnością zabolało go, kiedy zdecydowałeś się usunąć bractwo z rozstajów. Czy to ma jakieś znaczenie? Jego zachowanie stanowi zagrożenie dla bractwa i należy go powstrzymać, zanim zostaniemy zniszczeni. Obawiam się, że ludzi spotka tu znacznie większa krzywda niż zwykle łemy to. W jaki sposób prowadziłbyś bractwo? Nie traciłbym czasu i środków z powodu małostkowego pragnienia zemsty. Tyle ci mogę powiedzieć. Lubię walkę i lubię pierścienie, ale bractwo miało kiedyś pod dostatkiem jednego i drugiego. Teraz pozostały nam tylko strach i podejrzenia i krew. Chcę powodu zdyscyplinowanego regimentu i zamierzam go odzyskać. Mogę zgodzić
że potraktowano nas niesprawiedliwie, ale metody zapłacą, bla 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 bla. Dobra. To prawda, przywódca nie powinien zachowywać się jak dziecko, kiedy nie dostaje tego, czego chce. Tylko wiem, że w tym przypadku dziecko ma do dyspozycji armię, która może zrównać z ziemią jego dom. Dobra, to na razie wszystko. Za twoim przyzwoleniem, Samicielu, i uważaj na siebie. Okej. Okay. Kimkolwiek jest ta Welby, wygląda na rozsądną osobę. Myślałem, że po prostu sobie tutaj przyjdziemy i pozabijamy ludzi, ale... Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Nowy... Pomniejszy sigil, cyklicznych energii, akcent. Okej, okay, weźmy to. Czy to wylądowałoby w plecaku? Tak. Musimy to użyć najpierw. Nauka. Sigil cyklicznych energii 1. Dobra. Zobaczmy, co nam to dało. Odzyskiwanie gotowości. Okej. To się przyda. Dobra. Możemy to... Mamy tak dużą wiedzę, że możemy teraz to do większości zaklęć powsadzać. Okej. Sigil siły. To by zwiększyło dużo siłę. Chwytu. Albo możemy dać chwytu i odnowienia. Na raz. Nie, myślę, że wolę siłę. Okej, okay, na razie nie mamy więcej wiedzy, żeby coś z tym zrobić. Wiana wiedza 90, tak. O, ogniste też sobie zostawmy w ten sposób. I jeszcze tutaj. Okej. Tak, nie mogę tego zmodyfikować. Na wiedzę 45, dobra. Zaklęcia Lantry'ego też wygląda na to, że możemy zmodyfikować. Dobra. To będzie miało zasięg, a to dajmy mu odnowienie. Okej, dobra. I'd have it no other way. Chyba sobie żartujesz. My to? Nie zapłacę niczego takiego. Żądam, żebyście mnie przepuścili. Przykro mi, nikt nie może przejść, nie uszczając opłaty. Pogadajmy sobie z tym kolesiem o jego metodach. Czyżby pozałatwiali wzgardzonych? Tym bardziej musimy się go pozbyć. Niezwykle przystojny mężczyzna z burzą blond włosów przygląda się ludziom przeszukujących złokich żołnierzy zgardzonych. Patrzy, jak podchodzisz, a na jego ostro zarysowanej twarzy pojawia się wyraz pogardy. A oto i stanowiciel! Wiedziałem, że się tu pojawisz, tylko nie wiedziałem kiedy. Zyskujesz wrogość. Tak. Jedna wyprawa do rozstajów Letiany ci nie wystarczyło, zarządco? Dobra, to wspomnę o naszym podboju. Musiałeś wrócić gdzie i nikt cię o to nie prosił. Mało ci, że wyrzuciłeś mnie z domu. Przychodzisz jeszcze bardziej uprzykrzyć mi życie. Nie skończyliście jeszcze. Odgania ruchem dłoni, wracają przejęć. Nieważne w jakim celu tu jesteś, nie obchodzi mnie to, mam większe zmartwienie na głowie. Gdybyś nie pamiętał, nazywam się Redmon. Jestem pierwszym bratem przywódcy Spiżowego Bractwa. A właśnie, co miała do powiedzenia Welby? Zaczęła już wypełniać twoją głowę kłamstwami na mój temat? Niedługo sobie z nią porozmawiam. Mój pierwszy topór nie może sprzeciwiać się mi się na każdym kroku. Wiem, że ona chce wejść na moje miejsce. Pilnuj się, kiedy gościsz na mojej ziemi. Jeśli przychodzisz przysporzyć jeszcze większych kłopotów, wiedz, że jesteśmy uzbrojeni po zęby. I zawzięci bronić będziemy tego, co się nam zgodnie z prawem należy. Welby i ja nie zawsze się ze sobą zgadzamy, ale w tej sprawie panuje między nami zgoda. Jeśli zachowujesz się niewłaściwie, oboje cię skarcimy. Nie jesteś tu mile widziany. Powiedz mi, czego chcesz, albo odejdź.
Dlaczego rozstaje Letiany są takie ważne dla spiżowego bractwa? Poproszono nas o wykonanie zadania i zrobiliśmy to. A wtedy wyrzuca nas z domu. Wykonuje zamach samoszysty gest w stronę rozstaje Letiany na północ. Według wszelkich praw miasteczko należy się nam, a tu nagle Kyros wyciąga po nie łapy. Zamierzam je odzyskać. Nie pozwolę na to. Nie pozwolę w tej sprawie przysnąć. Chroniliśmy rozstaje przez lata i nawet umożliwiliśmy siłą hegemona wprowadzenie tu interesów na prośbę Nerata. Nie, robiliśmy o co nas poproszono, a ta ziemia należy do nas. Dobra, czy on dokładnie mówi? Prowadzi spiżowe bractwo, ale przekazano ono władzę wojskom hegemona i pozostawiono na służbie. Z czasem okazało się, że bractwo jest zbyt zorganizowane, by pilnować ładu. Przekazałeś osadę zgardzonym i wierząc, że dzięki dyscyplinowaniu utrzymano w niej porządek, najemnicy bractwa uważają to za naruszenie ich praw. Okej, dobra, to już rozumiem, o co chodzi. Co jest takiego ważnego w tych zwłokach? To żołnierze armii hegemona, którzy zawędrowali za daleko od rozstajów Letiany. Spluwa na najbliższe zwłoki, kieruje się w ich stronę wulgarny gest. Będę mógł spać spokojnie, kiedy oni wszyscy trafią martwi do ziemi. To jedyne miejsce, którego są godni. A jeżeli będziesz się tak rozdzielać, ułatwią nam zadanie, kiedy bractwo sięgnie po to, co się nam zgodnie z prawem należy. Jak zamierzasz zająć rozstaje Letiany? Dlaczego to pytasz? Welby chce pokrzyżować moją strategię? Powiedzmy już w spiżowym bractwie. Nie. Powiedzmy o Welby. Wiązałem wielkie z nią nadzieje na stanowisko mojego pierwszego topora. Dobra pasja bractwa powinna być najważniejszym celem dla każdego członka. Chyba zapomniała, gdzie jest jej miejsce. To nie ona jest dowódcą tego oddziału, tylko ja. Jeśli nie przestanie sięgać za wysoko, będę musiał zastąpić ją kimś, komu nieobce jest posłuszeństwo. Muszę dostać się do rozstajów Letiany. Wykluczone. Chyba masz nie po kolei w głowie, jeżeli uważasz, że przepuścimy zwolennika wzgardzonych, żeby zmawiał się z moimi wrogami. Kto wie, co uknujesz, żeby osłabić moją władzę. Masz tupet, stanowicielu. Najpierw wyrzuciłeś mnie z domu, a teraz chcesz do niego wrócić, żeby obmyślić jeszcze surowszą karę. Okej. Okay. Powiedz mi już w spiżowym bractwie. Zobaczymy, co uda nam się z nim ugrać bez zabijania go. Jak się będzie rzucał, to najwyżej skrócimy go o głowę i Welby z pewnością chętnie przyjmie jego pozycję. Dobra, opowiedz mi o spiżowym bractwie. Jesteśmy skromną grupą szlachetnych i... o szlachetnych i długich tradycjach trwania po stronie dobra i honoru. Jeśli gdzieś zalegnie się niegodziwość, którą trzeba wyplenić, zawsze służymy pomocą. Więc jesteście najemnikami. To się pewnie obrazi. Wygląda na to, że jesteście szlachetnymi obywatelami. Owszem, stanowicielu, cieszę się, że w końcu ktoś to dostrzegł. Mam dosyć słuchania, że jesteśmy najemnikami albo płatnymi zbójami. Bierzemy pieniądze za swoją pracę, z czegoś musimy żyć. Okej, mówisz, że nie robicie tego dla pieniędzy, ale właśnie z tego powodu walczycie o rozstaje Letiany. Nie podoba mi się ani twój ton, ani insynuacje, stanowicielu. To kwestia zasad. Wykonaliśmy usługę i zapłacono nam za nią. Nie próbuj gładkimi słowami spłycić złożoności sytuacji. To nasz dom. To mój dom. Będzie należał do mnie i do nikogo innego, jeżeli przyszedłeś tu wyłącznie po to, by obrażać mnie i moich ludzi, razem ci odejść. Dobra, wkrótce jeszcze porozmawiamy. Mam nadzieję, że nie. Jest jeszcze tutaj jeden gość. Will. Może porozmawiamy z nimi, zanim pozabijamy tutaj wszystkich. Absolutnie nie. Niezliczoną ilość razy przybyłem w żelazny szlak i nikt nigdy nie pobierał ode mnie żadnego myta. Nie zamierzam proszę płacić go teraz. Stanowicielu, kto jak, to ale ty z pewnością będziesz mógł mi pomóc. Nazywam się Aster i muszę dostać się do rozstajów Letiany. Mam tu towar do dostarczenia. Wytłumacz temu człowiekowi, że nie zapłacę myta ani jemu, ani nikomu innemu i że musi mnie przepuścić. Witaj, stanowicielu. Przykro mi, że zostałeś dociągnięty. Czasy się zmieniają, co niekiedy prowadzi do takich sprzeczek jak ta. Jestem Will ze Spiżowego Bractwa. Żelazny szlak znajduje się teraz pod naszą ochroną, a wszyscy, którzy nim podróżują, muszą przestrzegać naszych zasad. Jeśli ten jegomość chce wejść na nasze ziemię, będzie musiał ofiarować nam skromny datek.
Te fundusze pomagają naszej sprawie i czynią żelazny szlak bezpiecznym miejscem dla wszystkich podróżnych. A z pewnością obaj potraficie dostrzec w tym sens. A kto tak właściwie pilnuje tego bezpieczeństwa? Ty, kiedy stoisz tutaj z bronią wymierzoną we mnie? Jestem tylko wędrownym kupcem, nie mam zbyt wielu pieniędzy i z całą pewnością nikomu nie zagrażam. Czuwacie nad bezpieczeństwem? Dobre sobie, jedynym zagrożeniem tutaj jesteście wy sami. Stanowicielu, proszę, przemów do tego człowieka do rozsądku. Okej. Może wiecie co, może na razie zapłaćmy za niego. I będzie to najprościej. Oto zapłata za to, by kupiec mógł przejść tędy cały i zdrowy. Okej. Dziękuję stanowicielu, zrobiłeś dla mnie wiele dobrego. Astrid kłania się z przesadnym dramatyzmem. A ty, Zbirze, odsuń się i daj mi przejść. Ależ oczywiście. Ponosisz gigantyczny młot i zastępuje Astera w jego pierści. Jednakże, kupcze, upewnij się, że będziesz miał trochę pierścieni w drodze powrotnej. Nie sądzę, żeby twój przyjaciel mógł zapłacić za twój przejazd dwukrotnie. Tak. Coś mi mówi, że w drodze powrotnej nie będzie musiał płacić. A więc do naszego przytulnego zakątka zawita stanowiciel. Kto by pomyślał, że coś takiego się wydarzy? Spływa po nogi, potem wyciera porcinę ładem w butach. Doceniam twoją pomoc w sprawie tamtego kupca, ale obawiam się, że nie będziesz mógł przejść, dopóki nie porozmawiasz z naszym przywódcą, Redmonem. Szczerze mówiąc, kiedy powiedział, że odwiedzisz rozstaje Letiany, myślałem, że oszalał. Wygląda na to, że jestem mu winien kilka pierścieni. Na szczęście wcale mi ich nie brakuje. Co pokorny sługa bractwa może dla ciebie zrobić, stanowicielu, tylko nie proś mnie, żebym cię przepuścił, nie ma mowy. Tej śmiesznej imitacji najemnika przydałaby się lekcja bólu i posłuszeństwa. Pozwól mi być jego nauczycielem. Dziękuję, ale sam się tym zajmę. Skoro nie chcesz zapłacić myta, mogę ci wskazać drogę, którą przeszedłeś, o ile potrzebujesz wskazówek, ale tędy nie przejdziesz. Moje stanowisko dla ciebie nic nie znaczy? Tutaj, na pustkowiu? Nie. Twoje stanowisko znaczy dla mnie tyle, co kurwa dla Eunucha. Ciąga dłoń wewnętrzną do góry i stuka w nią palcem. A nas liczy się tylko pieniądze. Porozmawiam z Redmonem. Będę liczył sekundy do twojego powrotu. Let's be off. No, okej. Pogadajmy z nim bardziej stanowczo. Może wiecie co, zajmijmy takie bardziej obronne pozycje. Mi się coś zdaje, że po prostu będziemy musieli go dobić. Chociaż ty jesteś stanowicielem, mam nadzieję, że już sobie poszedłeś. Czego każecie płacić myto podróżnym na żelaznym szlaku? Nie wiem dlaczego wtrącasz się w sprawy bractwa, stanowicielu. Dość powiedzieć, że środki uzyskane z myta pomagają nam w utrzymaniu bezpieczeństwa w okolicy rozstajów Letiany. Należy nam się zapłata i ją uzyskamy. Nie jest mile widziane... Nie jestem mile widziany na twojej ziemi. To już nie jest twoja ziemia. Taka zuchwałość poprzedza bolesny upadek, stanowicielu. Być może obecnie nie kontroluję rozstajów Letiany, ale obaj wiemy, że własność to rzecz ulotna. Rozstaje pozostają moim domem, a twoje rzekome panowanie nad naszym życiem tego nie zmieni. Uważaj na słowa, kiedy rozmawiasz ze stanowicielem. Nie obchodzą mnie siły hegemona. Już zebrałem owoce mojej lojalności i nie powtórzę tego błędu. Odebrałeś mi dom, ale go odzyskam. Nie będę uciekał, kiedy podniesiesz na mnie głos, sługusie. No dobra, dobra, spróbujmy. Po prostu go zabić. Zobaczymy, czy Welby się na nas też rzuci. Jeżeli szukasz kłopotów, to je znalazłeś. Wiedziałem, że nie można ci ufać, draniu. Pod naciskiem siły hegemona zawsze pokazujesz swoje prawdziwe oblicze. Staraże, między nas zakradł się wąż. Do broni! Jak dzielny najemnik uciekł do domu. Dobra. Na razie zajmijmy się nimi. Ja na razie zajmę pozycję tutaj. Ty rzucisz... To... Dobra. Co ty chcesz zrobić? Może ubić... Zrób to.
A my może skupimy się woli na nich. Dobra. Szczęk żelaza. Niech podejdą tutaj bliżej. Tego gościa przewrócimy. Dobra. Ejku, chyba ogłuszył. Tak, ogłuszył Lantriego. No to go przewróćmy graczem. Teraz ty możesz ich stuntować. Tak. Dobra. I zobaczmy... Puknięcie? Mroźny kolec może. Sorry. No właśnie, zobaczmy czy ten drugi mroźny kolec. To nie jest tak, to nie jest ogień zimno. Zobaczmy czy ten drugi mroźny kolec. Nie, nie chcę. Nie chcę tego. Przenieść tutaj, dobra. Czy on gdzie jest cooldown? Dobra. Weź ty go jakoś załatw, co? Nie, dobra, atakuję go cały czas. Dobra. Dobra. Rzućmy tutaj ten stożek magii. Dobra, teraz tu uderzenie magii. Chociaż nie, to niewiele nam da. Dobra, Lantry niech się uleczy. Dobra, a ja w tym czasie... Może ten pocisk rzucę. Sorry. Do tego gościa. Okej. Okay. Dobra, padł. Nie zdążyłem. W takim razie zajmę się tym. Okej. Możesz pomóc tutaj zwrotce. Oszołomić, nie fajnie. Rzuć na niego. Okej, zwrotka mocno oberwała, niech się podleczy. Okej. Możesz go zamrozić? Ja w tym czasie wykonam combo ze zwrotką. Okej, dobra, Lantry padł. Nie fajnie, ale... Okej, okay, Barik dalej tamtuje. Dobra. Zranienie, nie fajnie. Okej, okay, dobra, dokończmy tego gościa. Ładnie. Dobra. Teraz ty się zajmij nim. Okej. Dobra, powalmy tego. I rozwali Barika. Okej. Możesz go dobić w końcu. Jeszcze żyje? Co z nim jest nie tak? Can't do that. Dobra. I co tu jeszcze mamy? Ten pocisk. I'm going down.
Mocno się trzymają. Bo trzeba im przyznać. Dobra. Damn thing couldn't pierce claw. Oh god. O, serio? Wszystkich mi rozwalili? Dobra, w końcu. Dobra, stawajcie, ludzie. Let's be off. Czekamy chwilkę, aż się zregenerują. Ile mamy rany? 2, 1, 3, 2. No cóż, mam nadzieję, że sobie poradzimy mimo tego. Okej, Lantry, masz już cooldowny, masz. Let's be off. Zobaczmy, czy wszyscy się tutaj na nas zdenerwowali. Najeźdź czyni. Najeźdźca oraz osiłek. Okej, zmienimy się trochę. Lantry, rzuć pancerz na początku. Wy stójcie tutaj. Stójcie! Dostali pancerz? Dostali, dobra. Dobra, wspomóżmy Barika, wspomóżmy zwrotkę. Dobra, ty możesz wrócić. Ty tutaj stampuj wszystkich. Dobra. Możesz tego przywrócić. No właśnie, nie dałem ci nowego zaklęcia. Trzeba to naprawić. Dobra, możemy tutaj jakieś AOE zarzucić, możemy. Ładnie. Dobra, ty rzucaj cały czas. Dobra, może rzucić ognisty kolec. Tutaj jest to kule, może zbierać paru. Ładnie. Nie wiem dlaczego on odstąpił od walki, ale nie było to najlepsze. Okej. Teraz ich oszołomimy. Albo oni nas oszołomią. Dobra, jeszcze raz. Dobra. Dobra, zagadka znowu padła. Spróbujmy Barika ocalić. Nie, jeszcze nie padła. Dobra, to niech się dalej bije. Okej. Jedziemy dalej. Ty weź go i stamtąd tego. Okej, fajnie. Dobra. Ładnie. My bad roll looks pretty inviting right about now. Nie masz ran teraz? Aż 4. Chyba będziemy musieli się tym zaraz zająć. Okej. Zużyjemy jeden zestaw. Aż po drugiej stronie również mogą na nas czekać. Spiżowi. No i dobra, Lantry. Co tam u ciebie? Dobra. Tobie chcemy kontrolę życia zwiększać. Dodajmy mu zmyślność. Okej.
I talent jeszcze jakiś? Lantry ożywia poległego towarzysza. To się przyda. Dobra. Właśnie, co to robiło? O, właśnie, zapomniałem o tym. Tego rzucać. Z pewnością to się przyda. Weźmy jeszcze tą nową zdolność. Czekaj. Lantry szybko uzdrawia stanowicieli i pobliskich towarzyszy przypływem żywczej energii. Okej. Okay. Z tego również powinienem częściej używać. Dobra. Okej. Okay. W następnym odcinku przejdziemy przez ten most. Zobaczymy, czy tam będzie więcej spiżowych. Jeżeli tak, to się ich pozbędziemy. W ogóle powinniśmy się ich pozbyć. Psują mi tuszyki i się jeszcze wymądrzają. Okej, dziękuję wszystkim za uwagę i do usłyszenia. Cześć!